Jeżeli ludzie chcą dla swoich dzieci dobrej edukacji, a chcą, bo każdy chce mieć dobrą edukację dla dzieci, a to, co dzieje się w polskim systemie edukacji, to, co stworzono dzieciom i nauczycielom przez ministra Czarnka, jest rzeczą straszną. Tym bardziej, że nawet jak patrzymy, to sympatycy i Prawa i Sprawiedliwości wolą, żeby ich dzieci kształciły się za granicą. To dla nich ważna jest gwarancja normalnej edukacji. Druga sprawa bardzo ważna. Trzecia sprawa. Mamy starzejące się społeczeństwo i ludzie muszą wiedzieć, że państwo na poważnie chce im pomóc. Wprowadzimy, obiecaliśmy to zresztą i w mojej kampanii, a teraz zajęła się tym pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, tak zwane pieniądze, część, 1/4 emerytury jednego ze współmałżonków po śmierci drugiego. Mądre rozwiązanie dające łatwiejszą szansę życia na poziomie po odejściu tego najbliższej osoby. Jednego dnia dochody rodziny zmniejszają się czasami o 50%. Bez takiej pomocy, głównie dotyczy to kobiet, one z dnia na dzień popadają w bardzo trudną sytuację finansową. I to możemy obiecać. Wiele, wiele rzeczy, wsparcie, więc jest o czym rozmawiać, wiemy jak to zrobić i w kampanii wyborczej bardzo precyzyjne rozwiązania pokażemy. Ale teraz możemy mówić o kierunkach i naszych priorytetach. I o tym ludzie wiedzą, o tym rozmawiamy i te rozmowy są naprawdę bardzo dobre. Pani A jeszcze marszałek. bardzo ważny temat, ekologia i lasy. Nie ma spotkania w Polsce, na którym ludzie nie mówiliby o tym, jak wycinane są lasy w naszym kraju, że trzeba to zatrzymać prawnie, systemowo i zastanowić się nad przyszłością.